Dzień dobry moi kochani widzowie. Zoltan Odkrywca się kłania z tego pięknego terenu. Lecimy coś pokopać. Dzisiaj nie dłużej jak 3 godziny. Bo świeżo po pracy. Mam nadzieję, że tam farmerowi nie zostawiłem. Kurde, bo nie miałem akauta postawić ciasto, bo przyprowadzę jakieś przyczepy do przewozu koni. Właśnie, konie zniknęły. Króliki tylko widać. O, widzę, jak tam królik wchodzi do... Gdzie są konie? Zobaczymy. Czy taka fajna akcja, że na teren, który idę, śnił mi się ostatnio. Nawet opowiadałem kumplowi. Mówię, stary, na tym terenie nie było nawet jednego sygnału. Taki miałem sen. Zobaczymy, jak będzie. Podobno w snach, jak coś się śni, to w rzeczywistości jest inaczej, ale widzę, że tutaj troszeczkę porównał farmer, bo to było takie błoto, nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich odcinków, że to po prostu nie szło przejść. A teraz widzę, że spokojnie mogę wziąć, kurde, normalne buty, a nie takie gubiaki wielkie. Dobra, my nie o tym. Mówię, przywitam się z wami teraz, witam się jeszcze raz, cześć wszystkim, dlatego, że jak się wbije na teren, to już kopię 3 godziny. Zmęczyłem się i oby coś fajnego wyszło. Trzymajcie kciuki. Ja jeszcze mam jakieś 300 metrów do terenu. I zaczynamy. Ale jest pięknie. Nie no, dobra, są konie, ale przemieściły się trochę w inne miejsce. Ale zobaczcie, co one tu porobiły. Kurde, jakie doły. Ale widzę, że tam dalej będzie troszeczkę lepiej. To chyba się od razu tam przyniosę, a tutaj wrócę później. Bo ciężko będzie się potem chodziło, a może sobie naprawdę nogę zwichnąć. Prawdopodobnie będzie współcześniak, ale jak ja nie lubię takich wejść, człowiek wchodzi na teren. Patrzcie, na samym wierzchu. Przecieramy od razu razem. O, nie będzie współcześniak, będzie moneta. Moneta brytyjska. Koniki mnie zaatakują, nie odeszły. Ja na 100% wiem, albo może i nie na 100%, bo to może nie być brytyjska. Wiecie co? Tak, brytyjska moneta, zobaczcie. Elizabeth, stary pensik brytyjski. Z którego roku, to wam nie powiem, nieistotne, ale patrzcie jak głęboko. Normalnie 2 cm. Także będę sobie tu chodził, ale jakie jest piękne uczucie, jak się usłyszy sygnał w słuchawkach. Zwłaszcza po długim czasie, jeśli się nie kopało. To jest po prostu coś, no nie wiem, no nie do opisania dla mnie, nie? Chodź tu, monetko, jeszcze zawijamy cię. I do kolejnego dołeczka, oby, ale jak jest pięknie, nie? Tam z tyłu chaty trochę nie lubię chodzić tak, wiecie, ze wzrokiem na plecach, ale wywalone. Jak tak dalej pójdzie, to 5 sekund i ja będę miał dzień zrobiony. I ja nie. No nie wierzę po prostu, patrzcie się. Patrzcie moi kochani, tu wyjąłem tą monetkę, nie? Tutaj jest fakt, że to nie jest jakaś stara też moneta, ale jest z roku 1990, ale pierwszy raz w swoim życiu trafiłem monetę z jeleniem. Znowu mój pierwszy raz, patrzcie, ją tu odkładam. A co jest najlepsze, nie? Patrzcie, tu moneta. Ale nie, bo to się nie posypało, bo inne roczniki, patrzcie. Tu sygnał. Tu jeszcze gdzieś był. Patrzcie. Poczekajcie, a może to jest w bryłce? Dobra, my to mamy w bryłce. Czekajcie, moi kochani, ja się nie będę wyłączał. Patrzcie, ole! Ja pierdzielę, zobaczcie. Trafiłem monety w woreczku. Przysięgam na Pana Boga, patrzcie się. Tu jest więcej moniaków. Jest, będzie chyba srebro. Będzie srebro, ale jaja. No dobra, no to jest grubo, nie? I tu są jeszcze sygnały. Dobra, stawiam na ten, stawiam Was na stojaczek. Dobra, kochani, ja Was tutaj ustawię z boku. Tutaj będziemy odkładać, są już dwie, ale tam się coś zasrężyło. Obym ja się, kurde, nie mylił, nie? Ale i tak już jest pięknie. Dobra, tu będziecie stać, tylko mi się nie przewrócić. Stój, muszę jakiś inny stojak kupić, nie? Dobra, niech będzie tak. Jakoś stój. Teraz patrzcie. Ale czadzior, nie?
ale w woreczku foliowym ja już bym to lepiej jakoś schował, nie? Tu się wysypały, tu woreczek już jest pusty. Tu woreczek już jest pusty, patrzcie. Patrzcie, jaki zlepek monet. Widzicie? Jaki zlepek monet, ale nie będą to srebrne monety, tam jeszcze widzę. To już mamy tak, kochani. Trzecia. Tutaj moneta irlandzka, ta duża z pawiem. Czwarta. Tutaj mamy... Oj, czy to nie będzie srebro? Nie będzie srebro. Tutaj 20 pensów z konikiem. To już mamy 5. To już jest zrobiona norma. Patrzcie dalej. Patrzcie dalej, kochani. Tutaj mamy z łososiem. Szósta moneta. Szósta moneta. I tutaj chyba będzie srebro, albo i nie. Albo i nie, ale czemu? Patrzcie. Tu jest tym dziwnym ptakiem irlandzkim. Ile to jest pensów, to ja nie wiem. 50 pensów? Taka moneta kanciata. Kanciata, dobrze mówię. Ale czemu zostało srebrne z tym kormoranem? Ale czemu zostało srebrne na środku? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem monet. Czekajcie, siedem monet. Dobra, siedem monet, czekajcie. Tak was odwrócę. Ale wejście smoka, nie? Poczekajcie. Nie no, ten stojak to się nadaje. Nawet nie wiem do czego. Dobra, jakoś to wyjdzie tutaj. Tam jeszcze są sygnały. Nie jakieś duże, ale... Czekajcie. Tu jest sygnał. Patrzcie, mam ją, ale tu jakiś mikrus będzie mały. Jakiś mały, nie, patrzcie się. Dwie sklejone, to już jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Co to tutaj będzie? Potem te monetki obejrzymy wspólnie. Lepiej. Tu będzie maluteńki byczek. Może to sreberko będzie? Dobra, mamy chyba sreberko, kochani. Na pewno jestem obserwowany. Poczekajcie, ja muszę to odlepić. A może niech zostanie zlepek? Mega to wygląda. Jak myślicie, zostawiamy zlepek? I byczek będzie srebrny, kochani. Ale tu są jaja, nie? Czekajcie, przetrę. Ja nie wiem, czy to jest sreberko. Tak by się zlepiło. Dobra, na razie tego nie odlepiamy. To tutaj mamy dwie monety. Ja zaraz film zrobię, nie? Pierwszy mój depozyt w życiu, nie? Dobra, szukamy dalej. Tu jeszcze mamy sygnał. Patrzcie. W tej bryłce jest następny sygnał. Ja już widzę kant. O, ta będzie duża. Tu będzie duży moniak. Patrzcie się. Co tu się wydarzyło? Znowu mamy jelenia. Ja pierdzielę.
Znowu jest moneta z jeleniem. Ale czemu to nie są srebra, złota? Następna. Ale poczekajcie, bo jeżeli są w woreczku takie monety... Czekajcie, przelecę wykrywaczem. Ja, dobra, na razie się jeszcze nie wyłączam. Zobaczymy, może razem namierzymy sygnał. Kochani, jeszcze mamy sygnały. Ale muszę uważać na plecy, bo... Patrzcie się. Kolejna moneta. Tu będzie z takim dziwnym wzorkiem. Ja nie wiem, co to jest. Dwa pensy, ale tu jest taki... Też jakby taki ptak powywijany. Boże, ile tych monet? Czekajcie, ja je będę odkładał. Do tego będzie mi odkładać, do pudełeczka, bo tu mi się powysypują. Ale tutaj naprawdę ta jedna wygląda mi na sreberko. Dobra, patrzymy dalej. Moi drodzy, ja mam tu jeszcze sygnały, ale to już potem. Napiję się teraz i potem jak coś wykopię, to jeszcze wam pokażę. A zerkniemy jeszcze raz tutaj, patrzcie się. Pierwszy mój depozycik, nie? Ale kurde, się cieszę. Ale nie był głęboko ten worek rozwalony. Czyli one są tutaj rozorane. Rozorane tutaj na tym terenie. Jaka miazga. Dobra, chowamy te monetki. Potem poczyszczę dalej, poczyszczę je lepiej i jeszcze wspólnie obejrzymy. Ja zaraz będę je czyścił i potem wam pokażę. Dobra, moi kochani, tak to wszystko wygląda. Oprócz tej monetki, bo to jest ta brytyjska pierwsza, która została znaleziona. Mamy tak, ten zlepek. Wyostrz z byczkiem, a tutaj nie wiem co to jest. Nie daję rady tego odlepić. Jedna moneta z łososiem, dwie monety takie same z tym powyginanym takim ptakiem. Dwie piękne monety, dwa konie. I dwie pierwsze moje w życiu monety z jeleniami. Ja mam dzień zrobiony. Oho! Dobra, lecimy dalej. Robię sobie chwilę przerwy, żeby się uspokoić. No kochani, słuchajcie, nie złoto, nie srebro. Ale monety ukryte w woreczku, czyli dla kogoś były kiedyś bardzo ważne. Prawdziwy depozyt i ja go znalazłem. I w tym jeszcze dwie monety pierwsze z tymi jeleniami. No zobaczcie, ja się praktycznie nie ruszyłem, koło tego woreczka jestem, nie? Mówię, nie złoto, nie srebro, ale jest depozyt, jestem bardzo szczęśliwy. Lecę dalej, ale kurdeczonek, a mówię, dzisiaj skończę ten teren. I będę szukał innych pozwoleń, ale przejdę go do połowy i drugą połowę sobie zostawię może na przyszłe dni. Ale super, wiecie jak mi serducho bije? Kurde, damy coś szczególnego. Dobra, do kolejnego dołeczka. A tam jeszcze był sygnał, zaraz będę go kopał. Dobra, moi drodzy, 15 minut kopania poza mną, cały mokry, nie? Tam wykopałem ten depozycik od tego konia, od tych dwóch koni troszeczkę w prawo. Ale sygnał na sygnale, tam mówię, tam na świeżaka i kopać wszystko. Były tutaj zabudowania, kamienie, stare fundamenty. Dobra, ja nie o tym. Tutaj, żeby nie było, że nie widziałem, bo już widziałem. I jest to przysłowiowa baba na wózku. Britania widnieje z tej strony, proszę bardzo. A z tej strony, ja tutaj widziałem już po kitce z tyłu. Zobaczcie, tak wam przybliżę na spokojnie. Wiktoria, który rok pewnie nie dojrzymy. Ale to nieistotne. Kurde, miała być lampa, a tu deszcz siąpi, taki kapuśniaczek, jak to się mówi. Gdzie ta lampa? Dobra, do depozytu dorzucamy Wiktorię.
jeżeli będzie tak padało, bo ja nie wziąłem kurtki jak zwykle, na samej bluzie. Jak będzie tak padało, to jakieś pół godziny i będę się zawijał, mimo tego, że jest dość ciepło. Sceneria wybitnie piękna, ptaki ćwierkają, ale nie chcę po prostu zmoknąć, niepotrzebna mi choroba. A plecy się niedawno zagoiły, można powiedzieć. Jeszcze na tabletkach. Dobra, lecimy dalej. Jak ptaki, lecimy dalej. Kopiemy dalej. Ten sygnał tutaj, moi drodzy, nie był zachęcający. Ten taki cwaniak, patrzcie, tu ma gałąź, nie? Patrzcie, jak sobie szyję drapie. Jakie konie to są inteligentne zwierzątka, to masakra. I wie, że ta gałąź jest tutaj, ma do niej przychodzić. A to gówno. Jakie ciernie. Przed chwilą się tak pokułem, nie powiem gdzie, bo kopałem dołek dookoła. To już wiecie gdzie. Dobra, ten sygnał nie był jakiś zachęcający. Ale zważywszy na to, że jest stosunkowo niegłęboko, to go wykupiemy, ale to będzie caps lock. Tak myślę. To będzie caps lock, albo jeszcze coś gorszego. Dobra, będzie wykopane. Dalej, to tutaj wszystko. O, ale jest piękny dzionek, kurczę. Co ty piszczesz? Dobra, mamy to. Mamy to w grudce. I to będzie ołów pewnie. A nie, to jeszcze jest coś innego. To jeszcze jest coś innego. Czekajcie, kochani, bo nie wiem, czy nie mam ten odważnik monetarny bodajże. Ja raz to czyszczę, bo nie będę tak tary. Ja wiem, jak to tak ktoś trzyma przez dłuższy czas jakiś element, nie? I wiecie, i tymi rękawiczkami, tak? Jeszcze jak sobie, ja sobie nieraz oglądam filmy na telewizorze, to jak mnie normalnie skręcasz mnie w krzyżu normalnie. Dobra, czyszczę i zaraz pokazuję. No niestety, ile bym tego nie tarł, to tutaj nic tego nie dojrzymy. No zobaczcie, no po prostu takie coś wyłożę ładnie. Nie wiem, połowę jakieś ołowiane, połowę jakieś metalowe. W środku jakby jakaś stwardniała glina. No nie rozkminiamy dalej, jeszcze jedno zbliżonko. I patrzcie, tutaj taki gwint jak od zapalniczka, ale nie, to jest naprawdę duże, ciężkie, ale dobra, szkoda gadać. Ale spójrzcie się jeszcze, moi drodzy widzowie, żebym nie był gołosłowny, patrzcie. Ten teren, to jest jeden wielki sygnał, nie? To wykrywacz po prostu nie milknie. Większość sygnałów złomowych, ale mi w uszach daje. No a spośród tych sygnałów złomowych trzeba właśnie znaleźć takie małe elementy, jak było to kółeczko, jak tam baba na wózku. Ciężko będzie, ale jest bardzo przyjemnie i to jest najważniejsze, nie? Czuję, że żyję wreszcie, kurde, ale mi to było potrzebne. Mówię, kopnę takie te sygnały między tymi śmiećmi. Była jedna kulka muszkietowa, wam nie pokazywałem. A teraz taki ołowiany placuszek wychodzi. Ołów. Przecież tam niedawno trafiłem średniowieczną monetę. Tam trafiłem sreberko. Tam trafiłem dwa srebra. Ołów lubię. Ołów zawsze dobrze świadczy. Kiedyś dużo używano ołowiu. Zresztą sami wiecie. Średniowiecze, czas jeszcze wcześniejsze. Wcześniejsze, późniejsze. Kurde, dobra, zabieramy. Teraz nic specjalnego, ale uważam, że znajdka fajna. Co tutaj mi się z tym telefonem porobiło? Poczekajcie, kochani. Dobra, łyżeczka. Ale kiedyś to ładne te łyżeczki robili. Zobaczcie, tutaj jakieś pogrubienia, jakieś wzorki. No ale to była sztuka. Patrzcie, ile punców tutaj, panie kochane. Wytwórca, producent, kupujący, herby jakieś. Tu jeszcze jakieś napisy? No a jak? Zobaczcie. Silver D&A. Silver? Czekaj, to trochę przetrę. Nie, no to wiadomo, no łyżka taka srebrna to nie będzie, ale pewnie firma się nazywa Silver coś tam, nie? Nevada Silver D&A. Mamy punce. Tutaj, czekajcie, no wyjął dziadu jeden.
No to mamy srebrną łyżkę, patrzcie. Tylko ona zaszła. Tylko ona zaszła od tego, wiecie, od tego, kurczę, dziadostwa tutaj. No patrzcie, no srebrna łyżeczka, nie? Patrzcie, jakie sreberko wychodzi, piękne, tylko trzeba doczyścić. No faktycznie ma półce tutaj. D Herbig DNA Nevada Silver. I wszystko w temacie. Dlatego taka zachowalna. Czekajcie, jeszcze tutaj dla zasady przetrę. Raz spodnie zajadę całe, nie? Srebro, panie, będzie srebro. Dobra, zawijamy łyżeczkę. Tak. Tutaj zaraz będę kopał. Wziąłem tą suchą kępę, odsłoniłem, ale tutaj to przeważa 69, no to zat, o Boże, jak się wystraszyłem, dziadu jeden, zacny numer na ID 69, dobra, kopię i pokazuję i przenosimy się tam za te krzaki, bo ciężko mi się chodzi, mogę wziąć buty, by było lepiej, ale w gumowcach noga mi gdzieś ucieka, kurde, doły takie koniki porobiły, dobra, kopię i patrzymy. No niestety nie jestem w stanie wam pokazać, co było w tamtym dołku, ale mogę wam powiedzieć, że część harmoniki ósmej nie zabrałem, przepraszam, ale nie zabrałem tylko dlatego, że zacząłem machać łopatą i konie zerwały się do galopu z każdej strony. Różnie może być, różnie może być, także wstałem, schowałem się za drzewo, oni sobie tam biegają. Po co ryzykować, wiecie jak jest. Dobra, teraz przenoszę się tutaj, no co będę wam mówił. Tutaj, idziemy tutaj i będziemy zbliżać się powoli do wyjścia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie farmer, to oddam mu wszystkie znajdeczki, jeszcze mam jakieś tam plecaku zostać grozą, ale parówka się zrobiła, nie? Parówa tak duszno, jakby na burzę miało zaraz iść. Niech nie pada, bo jutro Zoltan na ryby jedzie. Miałem dzisiaj jechać na ryby i dzięki Bogu, że nie było w sklepie Red Wormsów. Że nie dostałem czerwonych robaków, bo bym pojechał na ryby i bym prawdopodobnie nie znalazł pierwszego w życiu depozytu. A tam, jakie są tereny. Poświęcę jakiś czas, przyjadę któregoś dnia, bo ja tutaj mam naprawdę kawałek drogi. To też są koszta, wiecie, jak jest w życiu. Popytać o pozwolenia, ale to w najbliższym czasie. Dobra, lecimy dalej. Już włączyłem telefon. To włączyłem, się trochę podpaliłem, bo taki cienki kancik, ale zauważyłem łóżko. Także tylko i wyłącznie guziczek, ale zobaczcie, guziczek posrebrzany mamy. To dobrze, że nie wyszedł tak, bo bym chyba tutaj wyskoczył z tych swoich obszernych gumiaków, ale jest piękny, zobaczcie. Śliczne maleństwo. Ja zaraz będę kończył, no niestety, niestety, została mi tylko jedna moneta z tym jeleniem. O, przyszedł przed chwilą rolnik, jeszcze tutaj chyba gdzieś jest mister Michał, ale przesympatyczna osoba, normalnie jakbym ze swoim dziadkiem rozmawiał, z którym nigdy nie miałem okazji w życiu porozmawiać, tak? Coś wspaniałego, przesympatyczny człowiek. O, została mi tylko jedna monetka, a teraz mam guziczka. No naprawdę mile spędzony czas w depozycie, fantastyczna rozmowa, postaliśmy teraz pół godziny, pośmialiśmy się, niesamowicie piękny dzionek. Dobra, jeszcze jakieś parę minut. O, muszę tą tasiemkę nakleić. Dbać trzeba o takie rzeczy. Po co niszczyć? Parę minut i będziemy kończyć. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, tutaj mam piękny sygnał. Ale jest kamień. Ale ja z tym powalczę i na tym zakończymy, bo zobaczcie, rozpadało się niemiłosiernie. A po co sobie psuć taki piękny dzionek z bognięciem teraz? Nie przedobrzajmy, ale to wykopię. Bo warto to kopnąć, tak mi się wydaje. Co by to nie było, to pokażę, pożegnam się miło z wami. I tyle. Walczył tygrys bengalski, aż wykopał wszystko, zobaczcie, nie? A tu tak... Kurde, już nie będę mówił co. To jakiś zaworek, jakiś zaślepka może do małej rurki albo coś w tym stylu. Czekajcie, ja to zasypię. Dobra, moi kochani, dołeczek zasypany. Jak widzicie, ubite. Wspaniały dzionek. Pierwszy w życiu depozyt, ale te ptaki jak ćwierkają. Ale ja uciekam, bo jestem zmęczony, jeszcze trochę drogi przede mną, a nie kuśmy złego, oczy mi się trochę zamykają. Prysznic, delikatne śniadanko i Lulu. Wam dziękuję za obecność. Zdrówka wam wszystkim życzę. Do kolejnego odcinka. A gdzie? To się okaże. Trzymajcie się. Serduszko dla was. Cześć.